i zaczynamy. Pierwszy. Pierwszy. Ja rzuciłem, ty rzuciłeś. Po jednej wędce już jest. U mnie. Może będziemy mieli gości. Ale fajnie, fajne miejsce tutaj. No i kończyli nowa, nie? Tak to przynajmniej poziomowo, nie? No, witamy na kolejnej zasiadce trzydniowej na czarnej, jak zwykle. Tylko na nowym miejscu w końcu. Na nowej miejscówce, na tej żeśmy jeszcze ani razu nie byli. Także są nowe możliwości. Nowe doświadczenia i... Nowe doświadczenia. Mamy w sumie praktycznie drugi brzeg jest praktycznie nas, bo jeszcze dojadą pozostała nasza paczka. Która się powiększyła. Która się powiększyła, to pewnie później będziemy pokazywać, przedstawiać. Był osobowy tym niezbyt ciekawy. To zawsze. Mało wesoły. W grupie raźniej. A tak więcej osób przybyło. Także jest nas troszkę więcej teraz. Trzech. Tak oficjalnie trzech można powiedzieć. Tak? Czterech. Czterech wędkarzy. Dominik, Paweł, Darek Przemek i Przemek. No, dokładnie. A drugi Dominik jest szczęściarz. Tak, operator jest jeszcze też, już oficjalnie też podciągnięty, żeby nie było. Bo się wypierał dość tak, nie chciał oficjalnie. Dzisiaj zaczynamy. Ostatnio żeśmy łowili i przedostatnio na robione kulki. Na robione kulki. No nie, oczywiście nie uciekamy od nich, bo są naprawdę tak, fajne. Fajne. I cały ale czas mamy teraz pewną nowość, którą zaczniemy testować i zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy zobaczymy będzie efekty. Łowna, czy nie będzie łowna, ale to wszystko wyjdzie w praniu. Tak, praktycznie każdy z naszego teamu będzie testował te kuleczki i każdy będzie jakąś opinię. Różne rodzaje, tak. Różne smaki. No zobaczymy. Zobaczymy. Wyjdzie w łowieniu, zobaczymy, czy są łowne, czy wyglądają fajnie, pachną fajnie. I teraz czekamy na efekty. Zobaczymy, jak będą pracować w wodzie, jak się będą zachowywać, co ryba na to powie, czy im posmakuje to jedzonko, czy nie. Miejmy nadzieję, że tak, bo cała przyjemność w tym, żeby trafić w gust, smak ryby. No i dobre miejsce oczywiście. Ja łowię dzisiaj na moim słynnym, przynajmniej słynnym przez, wyszukany przez Rainbow? Dominika, Rainbow. To się fajne miejsce, w poprzednim filmie było pokazywane. Zobaczymy kilka ujęć. W sumie na ten moment, to teraz jesteśmy do przodu dość materiałem, to dzisiaj jest piątek, to dzisiaj wychodzi pierwsza część tygodniowej zasiadki, a my jesteśmy już na kolejnej zasiadce, także to jest fajne, bo będzie jest więcej, jest dużo materiału i jesteśmy do przodu, także z tego ja się cieszę, jako ten, który montuje. No to cóż. Ty lecisz po zanęty chyba, nie? Tak. Lecisz po zanęty. No. No i jedziemy z tematem po prostu. A na razie kije są zarzucone tak ręcznie, bez sądowania, bez niczego. Za chwilkę będzie zanęta. Dołożymy swojego troszeczkę jakiegoś tam specyfików i tak dalej, i tak dalej. Trzeba zrobić jakąś fajną mieszankę. Zrobimy wywózkę już na kulki. Testowe, będziemy próbować, zobaczymy. Reszta ekipy pod wieczór dojedzie. I jutro też i trochę, jutro. Ale to tak na ciężko chwilę się, chyba ciężko tylko... Ciężko się zgrać. No oczywiście, no wiadomo, jak jest już ilu nas, tak można powiedzieć, sześć łowiących. No, no to zgrać wszystkich, gdzie są pracujący, no to jest ciężko tak naprawdę. A jeszcze kolego, jak ty pójdziesz od przyszłego tygodnia do pracy, tak będzie nam ciężko, ale ogarniemy będzie temat. Będzie więcej pieniędzy na żądanie, którego nie masz na razie. Też prawda. No ale dobra, jest fajnie, jest git. Łowimy. Jedziemy. Kurde, dobra, strasznie. To jest nasza fajna nowa miejscówka, ale wejście i zejście jest... Ekstremalne. Ekstremalne. Idzie wyćwiczyć jakbym, przynajmniej. Czuję się jakbym był w Bieszczadach, w górach gdzieś. To też prawda. No miejsce wygląda tak. Tutaj będzie kanał zostawiony, znaczy jest już w sumie. Obok niego, kto dojedzie najwcześniej, to pewnie się rozłoży. Może Przemek, może nie. Wszystko się okaże. A moje miejsce jest tu. Trzeba troszkę iść. Przejść przez chaszcze.
ale też jest fajne miejsce. I tutaj właśnie ja się znajduję i łowię. Jeszcze w sumie nie łowię, bo tylko zarzucone są, ale tu przy brzegu, przy wejściu do zatoczki, będę miał na pewno jedną wędkę, a drugą gdzieś w głąb na pewno wywiozę. Także będziemy czekać na efekty. Zobaczymy, co się będzie działo. Tu jest 9800. I ryba z głębszej wody z 5 metrów. I na co wzięła? Wzięła na testowane kulki. Ja zaraz powiem dokładnie jakie. Pierwsza ryba ze siatki. No, tu po wierzchu, a to jest ten z 5,5 metra. Ładny. Anny Water i ta truskaweczka. Tak. Ja się mówię, że na... I tam moja rybka, tylko pojechałem. Pięknie. Fajnie się zbiega z tego. Ale kurde, ładna sztuka, no. Zdjęcie? No możesz zrobić. No ładny byś. Tylko co, no teraz... Może stałem z głębszej wody, bo ta ryba. Dajemy coś innego? Z głębszej? Nie, tutaj dajemy i dajemy na to słodko dalej. Na słodko. Czy to jest łamaniec? No, to jest strawberry, truskawka i jeszcze to, a nie wiem, co to jest to drugie. Ale fajnie takie łamane. Delfina? Tak piszesz? No jakoś tak, to jest takie łamane. Asofo. Ale co jest najlepsze? To, że to jest norma. Ktoś odchodzi od wędek i ma branie. No właśnie, mówię do Tomka, mówię, tylko odlazłem od kij już, kurde, młody ciąg. A widziałeś, czy słyszałeś coś? Nie, tylko patrzyłem, że podciągasz, nie, i zwijasz. Myślałem, o, no to kurde. Ale ładno ma to. Troszkę jest poharatane, nie, ale ładną czerwoną płytę, ale ładnie jest. Nie uciekaj. Wypiąłem go. A, poszedł. Ale fajnie się samemu. Ile miał? Ale 9? 9800, 9900, jakoś tak. Dyszki nie miał. Ale ten podbiorek jest fajny. Kładasz od razu do góry. Samemu, właśnie to jest to, że samemu, nie? Można... Zacznę wynagrodę. Już szaleje. Ale za moje pieniądze. Nie. To było za mało. Ale nie próbujcie do roboty. Jeszcze będzie więcej kupowania. Przeciw. Jest kosztami więcej. Nie, tak. Ja też się chrowałem na tym podbiorek. Też go chciałem. No bo jak się w sumie chce wyciągnąć szybko rybę, żeby nie wyskoczyła, nie odpłynęła po prostu od brzegu, nie odbiła. No to taki ten miękki podbiorek nie spisywał się zbytnio czasami. A ten myślę, że będzie okej. Okay. Sztywny także. Mam tu wieżę? Wszystko tutaj, to co? To tu brzeź. To co? Dobry. Cześć, tatuś. Podwójny. No. A, piękny popok. A to już z kijem go gdzieś widziałem, nie? Czy z rybą? Tak, z rybą. No ładnie, na wernie łap. Można w każdym razie zezwolenie na wędkowanie. No. To tak, łapie, no. Płatki, tak i ten. Płatki łapie już, nie?
Kuba, co tego, kurde, żeśmy się na otałem, ale to też źle, że 3-4 zrobiłem mu taką spawikówkę, ma łap, jak zaczął te ukleje, płoty, no łapa, łapie, myślałem, że się, kurde, spokicha. Ale strasznie lubię. Ja też. Idzie na ryby, tak. Wiesz, że masz postawić pepkowy opakowanie. Potwierdzamy, że postawił pepkowy. Czyli co, za Aleksa. Za Aleksa. Za Aleksa. Pijemy tylko w wyjątkowych okolicznościach. A tak to wędkujemy. To tylko. Jakby teraz taka jeszcze ładna ryba, tak po nieprzespanej nocy była. Co? A nie się, że wymiął ze 30 kilo. Ma, tylko bez zera. A i od razu masz... Nie. Jechał jak głupi. To wypinasz? Nie, no to jest no twój, kurde. Twój! Będę próbował. O! To też będzie taki karakter, bo nie siedzą tam. Jak chcesz wywozić? Ale co za kulki, ty masz takie małe? Nie, ty na pewno był to duży, ale leci nie. Nie wiem, jak tu stoić. Na razie. Z boku. Bokiem, bo tam się nie wiem. No tam. O Boże, może by się podobał te kończące. Co tu zakładałem? Aha, tu była ta truskawka i podpiłem tym popkiem, nie? No, no. Nie, tu był ten Malberry. Malberry i popkiem pod tym, i tak. I popkiem pod tym. Tak. Kilka słów. Po kilkugodzinnej przerwie. W końcu branie i rybka. Ty, to teraz co? Dzwonimy do Darka, niech wraca, niech nie? Niech wraca, bo rybie zaczęły. To fajna jest, kurde. Fajna, no. Nie wiem, my żeśmy też poprzerabiali tych mat i tyle już. I nie ma lepszej. Tu chodzi o to, że na tym pochyłym brzegu, na trawce, tamta mata by była okej. Okay. Na trawce tak. Tak, bo położysz, nie zjedzie ci. A tu musisz wędkę położyć, odejść od tej ryby na chwilę. No otóż to. Jest
wygodne, jest bezpieczne. Najważniejsze. Nie chcę wracać. Najedzony. No ale jak na razie ty prowadzisz wilość. Ty masz brania częste. Dobra. A ty na metodę? Tak, ale z dowiódki, nie ma ani pametki. To dobrze. Ale to jechał ostro? Jechał, nie? Proszę? Jechał ostro? Jechał ostro, jak wiesz, jak wszystkie te. Tutaj też były. No, ale jedno tylko widziałem, a tam, kurde, było pełno. Jedna była dziobnięta, a to już mrówki ją podkopywały. No, to też właśnie ciekawe było. Grobowy zrobił. Dlaczego mnie to nie dziwi? I tak od wczoraj, cały czas. Pełne zaangażowanie wszystkich jest, no. No to ty co robisz, mów. Co ja robię? No. Robię pyszne jedzenie. I no, to takie, że mam nadzieję, że wszyscy będą jedli. Co, naszego słynnego zapiekańca, gdzie tak. W tym roku żeśmy nie bardzo. Ile to było lat temu, jak byliśmy na Wilczej? 3 lata. Trzy lata. Idzie rozbójnik. Ojej. Jejku. No ale już dawno nie robiliśmy zapiekańca. Niebe! Ślicznie. I gdzie ta ryba jest? To nic, tylko teraz dać jeszcze oliemu tą wędkę i jeszcze łowię. Teraz nic, tylko branie potrzebne. Nie! Dobra, co tu masz? Tu masz ziemniaczka. Ziemniaczki, kiełbaska, cebulka, wszystko w tym. Przyprawa? Tu dokładasz żółty serek i masło, żeby było. Jeszcze będzie czosnek. No i boczek na sam koniec, na sam dół, żeby się nie przypaliło. Mhm. Nie trzeba ci żadnej przyprawy jeszcze. A co masz? Jakieś? Ty to lubisz tą papryczkę, czyli ostro. No, albo zwykłą papryczkę. To ja to też nie lubię dawać. Takie uniwersalne według mnie. Gdzieś pieprz jest. To można dać. No i kiedy ostatnio robiliśmy zapiekańca? Już no, dawno temu. No. Mhm. Czy jak tamtym roku żeśmy robili? Nie robiliśmy tego. Gdzie jest piłka? Wiem, że samobój. Karny. No to akurat będzie za co pić. No. Dobrze, że... Set czy po? Karny. Miejmy nadzieję, że po. Tylko, że tak no... Lewy wyczyszczasz. To też się od karnego zaczęło, nie? No nie wiem. Z Rumunią. Chyba tak, no. Robert Lewandowski. Później była petarda i później dwie bramki. Będzie to brama. Ruszy. Brama jak byk. Lewandowski go! Gol! Ale no, on ma takie specyficzne strzały, że... No a tutaj gdzieś tego Darka? Jeszcze zdążyłem. Powiedziałem, że jest do karnego. Ej, no to ja... To za wygrana chodzi. Nie ma tam pieski. Chyba nie, faktycznie. Uwaga, uwaga, uciec z więzienia. Powiem ci, że na podbiera kogo ładnie czuć.
coś zielonego. No popatrz, jest zielenią ze starości. Tam ze strachu. A jeszcze jusa. Jusza? Tak. Daj mu buzi. No dawaj, dawaj. No bo pogłasz. Chyba, no. Luka. O, spróbuj mogę zatrzymać. Co? Ona dycha. Spokojnie, rozwaliłeś. 10-200. Nie, a to wiesz, z tym, z matą. Nie, wyterwana jest. Aha, no taką samą jak wasze. Tak. Długi jest tylko. Wieś, no. Dlatego, że... A bałeś się, że nic nie będzie, żadnych brań. No, największa. Nie, to dziewięć. To największa, no to tak. Chcesz wyłączyć ze squidem? Czy coś Proszę? Innego? Łączenie ze squidem, czy coś nie, innego? Nie, tylko owoc. A to nie może na ten? Czy sobie robiłeś tę mieszankę z... Sweet cream, cranberry. To jest jakiś... Słodkie. No, ale nie ma to, to co, Oli? Ciągniemy rybę? Do życia. Czerwienutka. To jest wariat, czego trzeba trzymać cały ten. Widać, że... 8. Ile 8? 400? Chyba mu się nie chce. Oj, proszę. Witamy i żegnamy, tak? Tak, niestety w okrojonym składzie. Niestety zasiadka się kończy, było miło i wesoło. Rybki też dopisały, sprawdziliśmy kulki testowe, sprawdziliśmy kulki robione. Parę sztuk w granicach 10. U ciebie, Paweł, 10 ponad, tak? 10 ponad i 8. No, akurat dzień wyjazdu. Dzień wyjazdu. Początek był ciężki. Początek był ciężki. Strasznie upalny był. Początek był. I ciężki. Koniec jest ciężki, bo trzeba odjeżdżać. O, też to. Trzeba to się żegnać. No to też akurat. W każdym razie przypływam problematyczne. Trzeba uciekać. Najlepszy w sumie dzień. Bo teraz to jest najfajniejsza pogoda tak naprawdę. No. W nocy nam się udało, że tą nockę żeśmy w końcu przespali, bo pierwszej nocki żeśmy nie przespali w ogóle, przesiedzieliśmy całą noc na polu. Troszkę żeśmy nie byli niewyspani, ale drugą nockę, przynajmniej u nas i u mnie i u Dyzia było spokój, zestawy wywiezione i od godziny której, w pół do drugiej? Koło drugiej żeśmy się położyli spać, nie? To już do rana, do godziny szóstej nie było odjazdów, to
dopiero rano, jak zmieniłem zestawy, no to była ta dziewiątka. Zaczęły jeździć od nowa, ale przynajmniej nocy dały się. Co mieć? By mieć najlepszą strefę kibica, nie? Oczywiście, strefa kibica była najlepsza. Meczyśmy oglądali. Tak jest, nie, takie strefy kibica to tylko pozostałość. Pierwsza oficjalna zasiadka w poszerzonym składzie. Oczywiście już część odjechała, część nie dojechała, nie dojechała jeszcze. Ale już jest poszerzony skład. No dwóch troszkę za mało na zasiadki. Przy większej ilości osób przynajmniej to wygląda dosyć ciekawie i fajnie. Zawsze się coś dzieje, a jak się nie dzieje na wodzie, to się dzieje na obozowisku, tak. I to zawsze jest śmieszne. Jak to mówimy na naszym wesołym miasteczku. Tak, tak. Szkoda, że nie ma ujęcia tak z tego, z drugiego brzegu, jak jest to wstawione no przez nas. Zachowaliśmy się dosyć przyzwoicie, co prawda było nas słychać chyba najbardziej. Jak były gole, no to czemu musiałby nas słychać? Bo obozowisko było dosyć duże. Cóż, to taki widok, który nie słychać. No właśnie, ale zachowywaliśmy się przyzwoicie, nie było jakichś tam... Ekscesów. Tak. Mecz to mecz, jeszcze o punkt. No co, ty się, coś jeszcze? Chyba tyle, no w sumie. Czekajcie na film. Czekajcie na film, a my już się umawiamy na kolejne wyjazdy. Zobaczymy, czekamy jeszcze na lipiec, zobaczymy jak nam terminy pozwolą. Może w jakimś szerszym składzie się uda wyjechać na Stary Sącz. No, my też planujemy tam wyjechać. Ale to dopiero no, w planach. Lipiec, no i zobaczymy jeszcze na rezerwację, czy tam nie jest porezerwowane, bo to z tym będzie. Chyba, że jakby było porezerwowane, to lukamy na Stary Sącz dopiero sierpień, jak będę miał urlop. I wtedy no, można było na tygodniu, tylko zobaczymy. Nie wiadomo też czy jak... Czy wszyscy się zgramy no, a jak nie, no zobaczymy, trzeba zobaczyć na rezerwację, na łowisko do Marka. Żeby się zgrać ekipą i damy radę. No i cóż, jeśli chodzi o też o te kule, co... Zaczęliśmy testować. Zaczęliśmy testować, to też pewnie na wszystkie linki oczywiście w opisie będą, jak zwykle w sumie, to też zapraszamy na te socjale wszystkie, do lajkowania, do subskrybowania i do oglądania kolejnych filmów. Najważniejsze. Rybki były na jedne kulki i na drugie narobione i na testowane. Były rybki, była atmosfera. I te kulki, można powiedzieć, dały radę. Tak nie. I będziemy to może my, żeby nie dali troszkę rady. Może my, żeby nie dali no, troszeczkę. Ale to dlaczego, to może nie zdradzę. Dobra, no nic, no na razie. Ja myślę, na razie, do następnego. Do następnego. Ja.